STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Witamy w quizie. Witamy w quizie. Kim jestem? Bartosz Kwiecień. Fedor Czerniak. Zapraszamy. Dobra, panowie, zasady wam wytłumaczyłem. Co, lecimy z pierwszą postacią? Tak, dawaj nie przeszkadzać. Pierwsza podpowiedź. W Jagiellonii rozegrałem 13 meczów w Ekstraklasie u 3 różnych trenerów. Głupi. U 3 różnych 13, tak? Mhm. Tak, my z tych więcej rozegrał na pewno. To Węglarz. Nie. I teraz, tak jak tłumaczyłem, Bartek może odpowiadać. Nie wiem, czy od razu chcesz, czy czekasz na kolejne odpowiedzi? Nie, no ja czekam sobie spokojnie. W ligowym debiucie z Koroną Kielce dostałem czerwoną kartkę. To nie ty? Byłem wypożyczany z Jagiellonii do Wigier i Stali Mielec. Obecny zawodnik to? Tak. To są tylko zawodnicy. Tylko obecni zawodnicy. Z tego, który teraz mamy. Już wiem kto. Głupie. Nie mam pojęcia. No, ależ dobrze powiedziałem. Tak. Kto to? Paweł Olszewski. No, Olsi. Boże! W Igrach był Olsi? Tak. Nie zgadzało mi się tylko to, że w Igry. Mówię, przecież Olsi... Byłbym. Zgadza się? Tak. Stal Mielec, ale nie. Dobra, przechodzimy do kolejnej postaci. Ale myślałem, że Olszy więcej zagrał. Ja też myślałem więcej. Myślałem, że więcej w Węgli. Też w Igrach. No, po tego nie doszliśmy. Ja od razu wrzuciłem na... Druga postać. Kim jestem? Dzieliłem szatnię z Elfhadziufem. Błażej. Boże kochany, ale mnie wyprzedziłeś. Błażejku, witam. Dzięki, wczoraj gadaliśmy. Lecimy dalej. Kim jestem? W debiucie w Bundeslidze obejrzałem czerwoną kartę. Ariel? Tak. 1-1. Jeszcze regadaliście, nie? Nie. Ale wiedziałem, że był w Bundeslidze na pewno. Z wyjazdu na Mundial w 2018 roku wykluczyła mnie kontuzja kolana. No, w odwójce. Wydaje mi się, że... Nie, VAR musi być! VAR musi być! No kto? Maki, no pewnie, no kurde. Dobra, 2-1 dla Fiodora. Kolejny. Nie, ja bym to sprawdził ogólnie, ale okej, okay, odpuszczam. VAR. Będziemy mieli na materiale najwyżej przyznane. Tak jest. Albo po pół. Po pół punktu. 2-1. Gotowi? Tak. Kim jestem? W Lidze Mistrzów rozegrałem 2 mecze, w tym jeden. Szybko rzuciłem, co myślisz? Żyłem, no. Iwan. Boże, więcej. W Lidze Mistrzów i... No dalej, słucham. W tym jeden przeciwko broniącemu tytułu Bayernowi. W reprezentacji narodowej debiutowałem w meczu z Polską. Aż to nie... Jestem pierwszym Czechem, który rozegrał ponad 100 meczów dla Jagiellonii Ekstraklasy. O Boże! Pepi! Brawo. Dobra, przechodzimy do... Ciekawe rzeczy się może dowiedzieć, nie? Mm-hmm. Przypominam 3-1 dla Fiodora. Do 5 zwycięstw. Jedziesz ze mną. Lecimy. Pa. Kim jestem? Występowałem w jednym zespole z Aleksandrem Gorgonem. No to Gorgon chyba w tym... Paweł. Nie. Gorgon? A jest Gergel, myślałem, kurczę. Strzeliłem gola w meczu z Milanem. Czemu urodziłem się w tej samej miejscowości, co Daniel Liuboja. A ja wiem, gdzie się Liuboja urodził. Ostatnia. Jestem pierwszym napastnikiem, który w ostatnich 4 latach zdobył 2 hat-triki na przestrzeni 12 dni w rozgrywkach. Puli.
Lecimy dalej. 3-2. 3-2. Ostatniego gola w Ekstraklasie strzeliłem w meczu przeciwko Jagiellonii. W Ekstraklasie debiutowałem w barwach Pogoni Szczecin w meczu przeciwko Jagiellonii w październiku 2014 roku. Przez pewien czas szkoliłem się w Niemczech w Akademii RB Leipzig. Taki jest ktoś? Byłem na testach w angielskim Fulham. To już ostatnie. Nic nie macie? Czekaj, no musimy strzelić. Strzelić. 14 rok. To już 7 lat temu. Na testach. Grał w Pogoni, tak? Kurczę. Ciężkie sprawy. Nie, może następny? Nie mam pojęcia. Kto? Kamil Wojtkowski. Chciałem Kamila, ale ja... Kamila nie znam w ogóle. Nie, ja chciałem powiedzieć tylko ten. Myślałem, że on w tym... Wiśle Kraków. No. Ja też o Wisła Kraków pomyślałem. Ta, i myślałem, oni mi ten... No. On najpierw grał w Pogoni, potem dojechał do Niemiec. Dobra. Sorry, Kamilku. Niestety. Kim jestem? W Jagiellonii w pierwszych trzech meczach obejrzałem 4 żółte i 1 czerwoną kartkę. Trenerem, który pozwolił mi zadebiutować w Ekstraklasie, jest Leszek Ojrzyński. Może ja kiknąłem, nie było. To o mnie pewnie, nie? Tak. Brawo, stary. Dobrze powiedziałem sobie, co? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 3 do 3. Śmiało mi to. Remis. Lecimy dalej. Kim jestem? Strzeliłem pierwszego gola dla Jagiellonii w Lidze Europy. Iwan. Nie. Nie. Iwan strzelił gola w tym... W Azerbejdżanie? To nie Iwan, to nie Iwan. A Iwan strzelił czy Guti wtedy bramkę? Iwan chyba strzelił bramkę. Czy Iwan. U nas, na stadionie. No, a za trenera Mamrota. A tam kto? Nie tak później pokazywał to, tego. Taras. To już odpowiadasz? Nie chcesz czekać na kolejne podpowiedzi? Dobra, no dawaj. Dawaj jak chcesz. Za późno, odpowiedziane już było. No, nie okay. Taras. Przechodzimy dalej bez punktów. Pamiętajcie nie taras? O tym, że tak jak mówiliśmy przed wejściem, jest też kadra. To trener Grzyb. Przypomyślałem przez chwilę i tak mówię, kurczę, Grzybek, ale nie wiedziałem, czy ten, tak. Nigdy my graliśmy. Tak. Dalej Taras na pewno, nie, bo przed Tarasem strzelił Sherry bramkę na pewno i Iwan strzelił już bramkę, więc... Dalej jest 3-3 i lecimy. Kim jest? Przepraszamy, Rafał. Tak. Zdobyłem 2 razy Super Puchar na stadionie Legii. Nie wiem. Nie zadziałało. No, może jak to spróbuj będzie. Jeszcze raz. Nie. Zdobyłem 2 razy Super Puchar na stadionie Legii. W naszej drużynie, tak? To podpowiem, że nie. To może być ktoś z trenerów. Członek naszej drużyny, oczywiście. Ale to nie jest zawodnik. Nie z Jagiellonią. Nie sięgał z Jagiellonią po te Super Puchary. Okej. Okay. No? Ariel był. Nie. Nie. No to poszło. Ariel poszło. Nie, Ariel. Ale czy... Czekasz a może być ktoś jeszcze raz? Pytaniem tylko, czy może ktoś być drugi raz na przykład? Dwa razy o tej samej osobie możemy rozmawiać? Nie, tak, nie. Ciebie, wcześniej... ciebie nie, powiedzieli, że nie, członek nie. Sztabu, ty Ariel. Nie. Nie. Dobra, kolejna podpowiedź. Nie, że nie, z naszej drużyny było. W eliminacjach do najbliższego Euro grałem przeciwko Robertowi Lewandowskiemu. I trzecia podpowiedź. To już dowiedzi. Wygrałem plebiscyt na najlepszego piłkarza Łotwy w 2020 roku. Kto to wie? Łotwy. A, Łotwy, przepraszam. Łotwy. 2020? To Paweł. Paweł zdobył... Z kim zdobywał Paweł? No? Boże. Wstyd. Jaki wstyd. Jak teraz Jezu, chłopaki z Arki będą oglądać, no to wstyd. W ogóle nie pomyślałem o tym. Ja niewiadomy człowiek. 3-3? 4-3. A, trafiłeś, bo powiedziałeś ostatnim, tak. 4-3 i to będzie decydujące, jeżeli Kiedzia dobrze odpowie, to zgarnia zwycięstwo.
Lecimy. No. Teraz Rumańczyk. W Ekstraklasie rozegrałem 3 mecze u 2 różnych trenerów. 3 mecze u 2 różnych trenerów. Za występ w debiucie znalazłem się w 11 kolejki Ekstraklasy. Xavi. Xavi. Dobrze. Piąta. Boże, Xavi. 5 do 3. 3 mecze ma Xavi tylko? Myślę, że więcej ma. Koło 10 mu tak, że tak wiesz. Bo gdy od trenera Petewa debiutował? Tak, pod koniec zeszłego sezonu 2 mecze ligowe i teraz z Górnikiem 3. Teraz jeden zagrał tylko. Bo jeden, ten, ja mówię tu o ligowym. Jeden zagrał z Górnikiem też w Pucharze Polskim. A, no to właśnie coś mi tu wyświetliło. No gratuluję, Fiedzior. Dzięki bardzo. Dobrze, trzeba cię podpompować tak. Troszeczkę. Bo... Wracam do formy. Tak. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.